Ostatni występ Randy'ego Ortona w WWE TV widzieliśmy podczas najgorszej gali pay-per-view WWE w 2018 roku, mianowicie Backlash, gdzie to przegrał on batalię o WWE US Championship z mistrzem Jeffem Hardym. Już od dłuższego czasu, mianowicie końcówki 2017 roku, przełomu listopada, grudnia, mówiło się o potencjalnej operacji lewego kolana Vipera. WWE.com potwierdziło dziś, że Orton przeszedł pomyślnie operację, aby naprawić naderwanie przyśrodkowe łąkotki w lewym kolanie. Poinformowano nas, że operacja miała miejsce w ubiegły wtorek i nie wykluczy go ona z akcji na bardzo długo. WWE opublikowało następujący komunikat. Randy Orton przeszedł udaną operację, aby naprawić naderwanie przyśrodkowej łąkotki w lewym kolanie. I WWE.com może to potwierdzić. Wiedziałem, że potrzebuję operacji od końca zeszłego roku, ale czekałem na odpowiedni moment z jej wykonaniem, powiedział Orton dla WWE.com. Moim zdaniem w tej chwili nadszedł właściwy czas. The Viper obecnie wraca do domu z rodziną, ale twierdzi, że jest zmotywowany, aby powrócić i zdominować niebieski brand. Jako, że nie był to poważny zabieg, Orton powinien wrócić do ringu na przełomie lipca i sierpnia. My od siebie życzymy szybkiego i przede wszystkim bezpiecznego powrotu do zdrowia. Zapraszam Was na nasze social media, tak jak fanpage i grupa na Facebooku czy Instagram. Oczywiście na whatiswrestling.pl, gdzie znajdziecie masę newsów oraz dużo ciekawych artykułów. Dodatkowo wejdźcie na whatiswrestling.pl/live, oglądać Raw, SmackDown Live i wszystkie pay-per-view od WWE, jak na przykład nadchodzące Money in the Bank na żywo, za darmo i w najlepszej możliwej jakości. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, ja byłem Karol z whatiswrestling.pl i słyszymy się już wkrótce.